Dzień dobry, tu Katarzyna Jaraczewska z Paktu. Dzisiaj moim gościem będzie pan Jacek Kawalec, człowiek wielu talentów, piosenkarz, aktor, scenarzysta, showman, niesamowity facet, absolutnie. A jesteśmy tu dlatego, ponieważ 30 stycznia pan Jacek debiutuje jako wokalista Budki Suflera. Panie Jacku, jak się pan z tym czuje? Mam świadomość wyzwania, mam świadomość historii zespołu, ale patrzę przede wszystkim w przyszłość, bo tylko przyszłość jest wolna od błędów i mam nadzieję, że uda mi się ich uniknąć. No właśnie, bo tutaj już kracze Krzysztof Cugowski, że no to może być pan dużym błędem. Nie kracze, pan Krzysztof pięknie śpiewa, ma niesamowity głos. Nieprawdopodobny wolumen tego głosu, wielką charyzmę i wielkie zasługi dla polskiej muzyki, polskiej piosenki. I to jest człowiek, którego ja niezwykle za to szanuję. I jestem pewien, że jest to człowiek, przed którym jest jeszcze bardzo, bardzo dużo sukcesów, bo publiczność na jego głos czeka. A to nie jest tak, że on jest troszeczkę takim psem ogrodnika, który sam nie bierze, ale innym też nie daje śpiewać z tą budką? Nie, na pewno nie, dlatego że jakby historia, literacka historia, którą pani tutaj przytoczyła, cytując tytuł Pies ogrodnika, to piękna sztuka zresztą, polecam pytanie. Tak. Myślę, że tutaj się nie odnosi do tej osoby, bo pies ogrodnika miał potencjał, miał siłę zatrzymania czyjegoś działania, a tutaj takiej siły nie ma. Rozumiem, że jest pan przygotowany pełną parą wejść na scenę i zaśpiewać co? Na najbliższym koncercie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystąpię w składzie zespołu Budka Suflera obok dwójki innych wokalistów, Irenki Michalskiej, nieprawdopodobnie utalentowanej młodej osoby, która w tym koncercie weźmie tę część, która dotyczy rzeczy, które Budka Suflera komponowała na damskie głosy. Tak. Natomiast jeszcze będzie Robert Żarczyński, który od kilku lat jeszcze, za czasów, kiedy żył Romuald Lipko, rozpoczął swoją współpracę wokalną z zespołem. Ja zaśpiewam w sumie 5 bądź 6 utworów, w zależności ile starczy nam czasu, ale 2 lub 3 z tych utworów wykonam w towarzystwie Irenki i Roberta. Wykonamy je wspólnie. Jako pierwszy chyba zaśpiewam z tych utworów, które ja będę śpiewał, to będzie Sen o Dolinie, czyli budkowy cover Billego Withersa Ain't No Sunshine When She's Gone. Potem chyba jest Memu Miastu Nowe Widzenia. Jeżeli będzie czas, bo to jest dosyć długi utwór, jeżeli się wyrobimy, to będzie Noc nad Norwidem. Będzie, jest taki samotny dom, a będzie wspólnie z Robertem będzie Twoje radio, Jolka będzie. Jolka, Jolka, pamiętasz, lato ze snu, nie pisałaś, tak mi żal. I na koniec we trójkę wykonamy Piąty bieg. Czyli klasyka gatunku, jest trema? Oczywiście, oczywiście, że jest trema, bardzo duża trema, ogromna odpowiedzialność. Tremy nie miewają ludzie, którzy nie szanują widowni, bo
Trema jest jakby wyrazem odpowiedzialności tego, co się wykonuje na scenie. Ja zawsze mam tremę.